Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Obchodzimy setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Z tej okazji chciałbym Was zaprosić na krótki filmik, który powie o tym, w jaki sposób ja spotkałem świętego Jana Pawła II i w czym mnie osobiście on inspiruje. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i też będziecie mogli to odnieść do swojego życia. Filmik nazywa się Spotkałem Świętego i tutaj mógłbym zrobić stop klatka, ponieważ ja świętego Jana Pawła II nie spotkałem. Zmarł w 2005 roku. Pamiętam dokładnie moment, w którym umierał Jan Paweł II. W telewizji była informacja o tym, że odszedł do domu Pana o godzinie 21:37 i pamiętam, że ja wtedy jako gimnazjalista grałem w CS-a. Wyłączyłem komputer, usiadłem do telewizora i słuchałem świadectw i tego, co mówili o papieżu Polaku, o wielkim człowieku. Myślę, że ci, którzy pamiętają datę 2 kwietnia 2005 roku, też mogliby powiedzieć, gdzie wtedy byli, co ich zastało w tym momencie, kiedy ogłoszono o tym, że wielki Polak, papież Jan Paweł II umarł. Ale żeby nie było, że obchodzimy dzisiaj rocznicę smutną, to obchodzimy rocznicę bardzo radosną. I chciałbym powiedzieć, że przygotowałem na podstawie adhortacji papieża Franciszka Gaudete et exultate, czyli cieszcie się i radujcie, 5 cech, w których mnie osobiście inspiruje i zachwyca Jan Paweł II. Chciałbym też podać do każdej z tych cech po jakimś przykładzie. I mówiąc o tym, że papież Franciszek bardzo dobrze, pewnie nawet perfekcyjnie, kontynuuje myśli świętego Jana Pawła II. Papież Franciszek mówi o 5 cechach, które powinien posiadać dzisiejszy święty. I pierwszą cechą, o której mówi, i tutaj za chwilę się pojawi, jest cierpliwość, pokora i wyrozumiałość. W jednej cesze byśmy to zawarli, w pokorze. Święty Jan Paweł II zachwycał ludzi właśnie tym, że był człowiekiem bardzo pokornym. Spotykał się z najważniejszymi postaciami świata, z władcami wielkich mocarstw, ale potrafił zatrzymać się, kiedy jechał po jakimś skraju swoim samochodem, swoim na przykład papamobile, zatrzymać się i porozmawiać z prostą kobietą, która stała przy drodze, pobłogosławić dzieci, przytulić je do siebie, zauważyć. Jan Paweł II miał to do siebie, że był człowiekiem pokornym i ludzie przy nim czuli się bardzo dobrze. Nie zwracali uwagę tylko na to, że to jest głowa Kościoła, namiestnik Chrystusa, ale widzieli w nim pokornego człowieka, który umiał zauważyć też innego. To było wielkie, to było coś wyjątkowego, to było coś, co inspirowało innym, ponieważ Jan Paweł II był naprawdę człowiekiem pokornym. Nie wywyższał się, umiał być człowiekiem łagodnym. Mucha lata, wypadł stąd. Drugą cechą, która wskazuje na to, że człowiek zdąża do świętości, idzie drogą do świętości, jest to, że cechuje go śmiałość i zapał. I myślę, że nikt z nas nie mógłby odmówić tego świętemu Janowi Pawłowi II, ponieważ był to człowiek, który zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży. Był to człowiek, który odbył najwięcej pielgrzymek zagranicznych i zwiedził wszystkie kontynenty świata, zwiedził ponad 100 krajów, odwiedził setki miast, spotkał się z wieloma milionami ludzi. Był to człowiek, który nie bał się nawet wystąpić w studiu nagraniowym i zaśpiewał Ojcze Nasz po łacinie. Był to człowiek, który miał wielki entuzjazm i umiał porwać ludzi tym entuzjazmem. Gdyby w tamtych czasach, w trudnych czasach komunizmu, święty Jan Paweł II powiedział, że idziemy zdobyć Moskwę, co jest mało prawdopodobne, ale gdyby on to powiedział, to ludzie by za nim poszli, ponieważ miał w sobie, dzisiaj byśmy powiedzieli, ogień. Miał w sobie ogień, którym płonął i zapalał innych. Miał w sobie wielki entuzjazm. Miał w sobie ogromny zapał. Zapał też do głoszenia Ewangelii, do głoszenia dobrej nowiny. Nie poddawał się. Był wytrwały. Był w tym bardzo cierpliwy. Trzecią cechą, która dzisiaj w jakiś sposób wskazuje na to, że człowiek zdąża do świętości, jest poczucie humoru i zapał. Według adhortacji papieża Franciszka, czyli kontynuacji tego, o czym mówił święty Jan Paweł II. Więc wiele jest świadectw mówiących o tym, jaki
papież Jan Paweł II miał dystans do siebie, jakie miał fajne poczucie humoru. W ostatnim numerze Dróg Miłosierdzia, naszym diecezjalnym czasopiśmie, nasz arcybiskup udziela wywiadu, nawet nie wywiadu, tylko jest taki artykuł mówiący o tym, w jaki sposób on pamięta papieża Polaka i mówił o tym, że było spotkanie w Rzymie, kiedy nasz arcybiskup tam studiował i grupa Polaków miała spotkanie w jakiejś kaplicy podczas mszy świętej z papieżem. I kiedy papież po tej mszy świętej, jeżeli dobrze pamiętam, spotkał się z Polakami czy wchodził, to nasz arcybiskup jako młody ksiądz stanął z tyłu, bo pomyślał sobie, będzie miał jeszcze wiele okazji, żeby spotkać papieża Polaka, więc da pierwszeństwo tym osobom, które przyjechały akurat na pielgrzymkę. No i stanął z tyłu tego pomieszczenia i papież Jan Paweł II, który wchodził wtedy do tego pomieszczenia, pierwsze co zrobił, to podszedł właśnie do młodego księdza, który był w stroju duchownym, stanął obok niego i powiedział, czy mogę zrobić sobie z tobą zdjęcie? Więc miał poczucie humoru. Jan Paweł II, pytany kiedyś przez dziennikarzy, ilu księży pracuje w Watykanie, odpowiedział, myślę, że z połowa pracuje. To był człowiek uśmiechu. On uśmiechem swoim zarażał innych. Przez swój uśmiech, przez swoje poczucie humoru, przez swoją radość skracał dystans. A myślę, że wielu miało naturalny dystans do głowy Kościoła, do namiestnika Chrystusa, do tego, który chodził w białej sutannie i był nazywany Ojcem Świętym. On przez swoje poczucie humoru, przez swój dystans do siebie i dystans do świata potrafił skrócić, potrafił sprawić, że ludzie byli bliżej siebie. Czwartą cechą, która dzisiaj wskazuje na osobę świętą, jest być we wspólnocie. I święty Jan Paweł II, dzisiaj byśmy stwierdzili, że był mistrzem bycia we wspólnocie, ponieważ gromadził wokół siebie naprawdę tłumy, ale nie tylko tłumy, ponieważ potrafił się spotkać z ludźmi w bardzo kameralnym gronie i oni czuli się przy nim dobrze. Był we wspólnocie, znany był z tego, że organizował wieczorne kolacje, gdzie rozmawiał długo z zaproszonymi gośćmi. Znany był z tego, że do Watykanu i do Rzymu sprowadził polskie tradycje śpiewania kolęd, polskie tradycje spotykania się z innymi przy stole. Był znany z tego, że bardzo lubił być z innymi ludźmi i w relacjach z innymi ludźmi umiał przekazywać im Chrystusa. Dzisiejszy człowiek święty, który chce naśladować Jana Pawła II, nie może być samotny, nie może być wyizolowany, nie może być zawsze sam. To z innymi uczymy się tego, co to znaczy być serdecznym, dobrym, przyjaznym. To przyjaźni uczymy się z innymi ludźmi, nie z książek. Święty Jan Paweł II jest dla nas tego świetnym przykładem. On potrafił być przyjazny, on potrafił być we wspólnocie. I ostatnia, piąta cecha, to znaczy być na modlitwie. Święty Jan Paweł II z relacji świadków był znany z tego, że kiedy modlił się, odprawiał Eucharystię, odprawiał modlitwę brewiarzową, czytał Pismo Święte, czy po prostu trwał na modlitwie osobistej, był, jak to mówią świadkowie, zatopiony w modlitwie. Nawet niektórzy świadkowie mówili o tym, że wydawało im się, że ich obecność może nawet przeszkadzać. To znaczy, że nie są do końca godni tego, w jaki sposób papież Polak potrafił porozumiewać się z Bogiem, jak bardzo to było głębokie. Święty Jan Paweł II, ze wspomnień swojego sekretarza i innych ludzi, którzy go widzieli, mówili o nim, że bardzo wcześnie wstawał, żeby pierwszemu być w kaplicy. Opowiadał o tym kiedyś biskup Ryś na jednym z kazań, że kiedy umówili się z papieżem Polakiem na mszę świętą właśnie na Watykanie, to papież był na tej mszy świętej, przed tą mszą świętą, w kaplicy jako pierwszy. Oni przyszli dosyć wcześniej, żeby się pomodlić. I kiedy oni przyszli do kaplicy, aby rozpocząć przygotowanie do mszy świętej, dużo wcześniej niż zawsze, to papież już dawno tam się modlił. Był znany z tego, że potrafił modlić się i lubił modlić się na łonie natury. Kiedy otwierał brewiarz, patrząc na góry, kiedy był w okolicznościach pięknej przyrody, chwalił Boga tak, jak potrafił. Więc człowiek, który jest dzisiaj świętym i święty Jan Paweł II, którego setną rocznicę obchodzimy, może nas inspirować w tym, że będziemy mieli czas dla Boga. Że bycie przed Bogiem na modlitwie, budowanie z Nim osobistej więzi, zacieśnianie
tej relacji sprawi, że będziemy ludźmi bardziej dojrzałymi, bardziej zintegrowanymi, że będziemy ludźmi, którzy będą, jak święty Jan Paweł II, inspirować innych. A więc, kończąc i jednocześnie powtarzając te pięć cech, które mówią o świętym Janie Pawle II, był człowiekiem cierpliwym, łagodnym, wyrozumiałym, czyli pokora, to po pierwsze. Po drugie, był śmiały i miał ogromny zapał i entuzjazm. Po trzecie, był człowiekiem, który cechował się radością i poczuciem humoru. Po czwarte, trwał we wspólnocie. I jako piąta, był to człowiek wielkiej, głębokiej, gorliwej modlitwy. Cieszę się, że w setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II w taki sposób mogliśmy sobie przypomnieć jego sylwetkę i zainspirować się nim. Zachęcam Ciebie do tego, żebyś poszukał cytatów świętego Jana Pawła II, żeby znalazł je w internecie, żebyś wpisał na YouTubie jego wypowiedzi, żebyś posłuchał, żebyś w taki sposób uczcił wielkiego Polaka, który zasłynął tym, że był święty, był dobry dla innych ludzi, że był wspaniałym, wyjątkowym człowiekiem, który dzisiaj patrzy na nas z okna nieba i nam błogosławi, że był tym, który pokazywał nam Chrystusa. Był święty. Do zobaczenia.